Mark Bloch, Pochwała historii. Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka. Przełożyła Wanda Jedlicka. Przejrzał i przedmową opatrzył Witold Kula. Przedmowa. Przyszły historyk nie uzna zapewne okresu międzywojennego za okres rozkwitu w dziejach społeczeństw kapitalistycznych. Przewaga w tym dwudziestoleciu okresów zastoju gospodarczego, słabość postępu technologicznego, epigonizm w różnych dziedzinach kultury są dostrzegalne i analizowane przez współczesnych. W nauce historycznej tego okresu też niełatwo o przykładu pionierstwa czy prekursorstwa. Ciągle rosnąca ilościowo produkcja naukowa posuwa się raczej po drogach wcześniej już wytyczonych, niż toruje nowe. W tych warunkach owe określenia pionierstwa i prekursorstwa mało komu tak przynależą się jak środowisku zgrupowanemu wokół francuskich Annales. Od walki o nową problematykę poprzez poszukiwanie nowych typów źródeł i wypracowanie nowych metod, aż do poszukiwania nowych, zwłaszcza zespołowych form organizacji pracy badawczej, zespół Annales, a przede wszystkim ich twórcy i redaktorzy, Lucian Fabre i Marc Bloch, są pionierami, którzy nie akceptują biernie niczego, co zostali. Obaj twórcy Annales pisali dużo. Poza wieloma książkami, każdy z nich ogłaszał rokrocznie dziesiątki rozpraw, artykułów, przeglądów literatury, recenzji i zapisek. Najmniejsze z nich nie znoszą nigdy charakteru biernie sprawozdawczego. Wszystko, co publikują, do czegoś zmierza i o coś walczy. W drobnych nieraz notatkach znajdujemy czy też pomysły niezapisanych nigdy prac, czy ekspozycję stanowiska metodologicznego, czy błyskotliwą krytykę tradycjonalizmu naukowego. Utrudnia to niesłychanie scharakteryzowanie ich stanowiska naukowego. Tym bardziej, że co często w dziejach historiografii woleli walczyć o swoje porozumienie, o swoje zrozumienie historii pracami konstruktywnymi czy polemikami niż systematycznym wykładem swych koncepcji metodologicznych. Trzeba było specjalnego, i to specjalnie nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, by Marc Bloch, ukrywający się przed okupantami na wsi zapadłej, odciętej od swej biblioteki notat, codziennie ocierając się o najwyższe niebezpieczeństwo, postanowił napisać swe credo metodologiczne. Warunki narzuciły formę tego dzieła. Odcięcie od literatury przedmiotu, odcięcie od warsztatu pracy zmusiły do pisania niejako z pamięci. Groza sytuacji publicznej i osobistej nadawała dziełu charakter testamentu intelektualnego, sprzyjała staraniu się o formę jasną i prostą, zrozumienia dla jak najszerszych kręgów czytelników. Dzieło to pozostało niewykończone. Rosnące funkcje Blocha we francuskim ruchu oporu zmusiły go do przerwania tej pracy, a kule niemieckie, pod którymi padł 16 czerwca 1944 roku, nie pozwoliły mu do niej powrócić. To właśnie w 2/3 zaledwie i to w pierwszej redakcji napisane dzieło przedstawiamy obecnie w przekładzie polskiemu czytelnikowi. Ponieważ jednak jest to pierwsza książka tego autora w przekładzie polskim, wydaje się wskazane poprzedzenie jej notatką charakteryzującą jego życie i dzieło. Marc Bloch urodził się 6 lipca 1886 roku w Lyonie w rodzinie żydowskiej, od wielu pokoleń zasiadłej we Francji jako syn Gustawa Blocha, profesora historii starożytnej w Lyonie, a następnie od roku 1887 w Paryżu. W Paryżu spędził dzieciństwo i wiek młodzieńczy. W Paryżu w École Normale Supérieure odbył studia wyższe, uzyskując w roku 1908, zgodnie z obowiązującymi do dziś przepisami, agregację łączną z historii i geografii. W latach 1908-1909 odbył studia uzupełniające w Lipsku i Berlinie. Trzyletnie stypendium naukowe w latach 1909-1912
pozwoliło mu zebrać materiał do tezy doktorskiej. W latach 1912-1914 nauczał, co jest do dziś zwyczajem powszechnym we Francji, w liceum, kolejno w Montpellier i Amiens. Zmobilizowany w roku 1914 zdjął mundur dopiero w 1919 jako kapitan i kawaler Legii Honorowej. Od 1919 roku do 1936 roku wykłada w Uniwersytecie w Strasburgu w Katedrze Historii Średniowiecznej. W roku 1936 obejmuje po Hauserze jedyną wówczas we Francji Katedrę Historii Gospodarczej na paryskiej Sorbonie. Zmobilizowany w roku 1939 odbywa kampanię majową i czerwcową 1940 roku na froncie północno-wschodnim. Ewakuowany w maju z Dunkierki do Anglii, wraca do Francji, by odbyć kampanię czerwcową w Normandii i Brytanii. Nie chcąc się oddać do niewoli, w przebraniu cywilnym przedziela się do strefy nieokupowanej. W roku 1940-1941 naucza w Uniwersytecie w Clermont-Ferrand. W roku następnym w Montpellier, gdzie przed 30 laty zaczynał swą pracę dydaktyczną. Po okupowaniu strefy południowej ukrywa się w miejscowości Fogeres, departament Cressé. Później instaluje się w Lyonie i poświęca całkowicie pracy w ruchu oporu. Aresztowany przez gestapo w marcu 1944 roku, po ciężkich torturach został rozstrzelany na parę tygodni przed wyzwoleniem. Marc Bloch był historykiem wsi francuskiej i historykiem ustroju feudalnego. Lista jego publikacji książkowych zaczyna się od jego tezy z zakresu historii społecznej Francji okresu Kapetyngów. Druga jego książka dotyczy rozpowszechnionej w średniowieczu wiary w przysługującą królom francuskim i angielskim moc uzdrawiania trędowatych. Po dłuższej przerwie, w czasie której Bloch publikuje ogromną liczbę przyczynków i próbnych artykułów syntetycznych, ogłosza on swą kapitalną syntezę historii agrarnej Francji do Wielkiej Rewolucji Francuskiej. W 10 lat później publikuje Bloch swe syntetyczne dzieło o feudalizmie, niestety niedokończone. Po śmierci Blocha zostały opublikowane poza cytowanymi już jego pamiętnikami z kampanii 1940 roku, niepozbawionymi, jak zobaczymy, znaczenia dla nauki historycznej oraz nieskończonym dziełkiem metodologicznym, obecnie opublikowanym w przekładzie polskim, teksty wielu jego wykładów, przez autora nieprzeznaczone do druku, o nierównym stopniu wykończenia. Niezmiernie ciekawe tak jako wgląd w warsztat i metody pracy autora, jak też i zbiór nierozwiniętych idei i pomysłów, zdolnych zapłodnić niejedną jeszcze pracę naukową. Na czym polegał sprzeciw Blocha wobec historii tradycyjnej i co usiłował on jej przeciwstawić? Historię tradycyjną zwykło się nazywać w środowisku Annales historię eventuelle, historię zajmującą się wydarzeniami zachodzącymi niejako na powierzchni życia społecznego. Historia polityczna, powierzchowna, łatwa, bezproblemowa, stanowiła i stanowi przedmiot ciągłych ataków szkoły. Nic charakterystyczniejszego jak fakt, że analizując w swym pamiętniku przyczyny klęski Francji w 1940 roku i poświęcając w tej analizie wiele miejsca wadom systemu nauczania w ogóle, a nauczania historii w szczególności, Bloch i tu pomieszcza gorzkie słowa dominacji historii politycznej w programach. Nasze programy szkolne, zajmujące się niemal bez wyjątku najbardziej powierzchownymi zjawiskami życia narodów, wstydliwie uciekają przed wszelką analizą zjawisk życia społecznego. Koniec cytatu. Faktom chciał przedstawić problemy, wydarzeniom, procesy. Tak zwanym wielkim ludziom, masy społeczne. Naiwnym, a tak często kompromitujący dla nauki sposób nadużywanym
przez historię polityczną analogią historyczną. Jak najgłębsze poznanie historycznej zmienności ludzi i społeczeństw. Naiwnym, a tak często w kompromitujący dla nauki sposób nadużywanym przez historię polityczną analogią historyczną chciał przeciwstawić jak najgłębsze poznanie historycznej zmienności ludzi i społeczeństw. Ustalanie przez krytykę źródła faktów historycznych miało być dla niego nie zakończeniem, lecz początkiem prawdziwej pracy naukowej historyka. Historia tradycyjna nauczyła znakomicie sztuki odpowiadania na pytania, lecz zapomniała sztuki stawiania pytań, a więc przede wszystkim nowa problematyka. L. Febvre, stwierdzając w 10. rocznicę śmierci Blocha, że Annales kontynuują pracę w zapoczątkowanych przez niego dziedzinach, wylicza następujące. Historia agrarna, historia monetarna, historia cen, historia mitów, historia oddziaływania ekonomiki na życie kulturalne, historia klas społecznych. Wachlarz więc, jak widzimy, różnorodny z przewagą, lecz bynajmniej nie wyłącznością zagadnień ekonomicznych. Walka o nową problematykę to bynajmniej nie nowa rzecz w historii historiografii. Toczyło ją wielu uczonych od Voltaire'a, a w pewnym sensie nawet Montaigu i Bodina, do Lamprechta. Jednak atrakcyjność anegdoty, łatwizna badań powierzchniowych, ale przede wszystkim polityczna służebność historii politycznej dla uzasadnienia każdej tezy rzekomymi analogicznymi historycznymi sprawiły, że walka ta musiała i musi być powtarzana w każdym pokoleniu. Oczywiście w każdym pokoleniu walka ta toczona była z odmiennych naukowych pozycji. Ważne jest więc pytanie, gdzie były inspiracje naukowej problematyki Blocha. Wydaje się, że głównym źródłem inspiracji Blocha był dorobek szkoły socjologicznej Durkheima. Posiadamy o tym jego bezpośrednie wypowiedzi. Ważniejszym jednak świadectwem może tu być całe dzieło Blocha, gdzie u fundamentalistów znajdujemy wiele z podstawowych koncepcji i pojęć durkheizmu. Durkheimowskie są podstawy, kategorie, którymi operuje, takie jak świadomość zbiorowa, przymus społeczny, wyobrażenie zbiorowe itd. Durkheimowskie jest przede wszystkim antyindywidualistyczne podejście do zjawisk społecznych, koncepcja uwagi na zjawiskach masowych, prymat zbiorowości w stosunku do jednostki. Jeśli w cytowanym wyżej zdaniu L. Febvre wśród zagadnień głównie interesujących Blocha wymienia zarówno historię cen, jak i historię mitów, to pozornie zaskakujące zestawienie staje się całkowicie jasne na tle zainteresowań szkoły durkheimowskiej. Nie tylko problematyka i kategorie w dziele Blocha pochodzą w większości z durkheizmu. Osiągnięcia francuskiej szkoły socjologicznej wzbogaciły również jego warsztat krytyczny. Krytyka źródła historycznego, wyperfekcjonowana w ciągu XIX wieku do najważniejszego, zdawałoby się, poziomu, jak często grzeszyła naiwnością w krytyce wewnętrznej. Durkheizm, obnażając socjologiczny sens rozumowania opartego o zdrowy rozsądek, pomógł Blochowi ustrzec się przed naiwnym interpretowaniem myśli i działań ludzi czasów minionych na wzór i podobieństwo przeciętnego historyka zachodnioeuropejskiego pierwszej połowy XX wieku. Szkołę durkheimowską cechował z jednej strony rygorystyczny empiryzm, z drugiej odważne, ale niedowolne stosowanie metody porównawczej. Tę cechę również znajdujemy w procesach Blocha. Historyk z powołania i formacji umysłowej nie mógł zadowolić się żadnymi abstrakcyjnymi spekulacjami socjologicznymi. Z drugiej strony wielkość problemów, które podejmował, nie pozwalała analizować ich w wąskich ramach historii regionu czy nawet narodu. Że nie unikał porównań w szerokiej i szokującej dla tradycyjnych historyków skali, tego dowodem uwzględnienie feudalizmu japońskiego w dziele o ustroju feudalnym.
że za podstawę stosowalności metody porównawczej uznawał bliżej przez siebie niesprecyzowaną teorię ewolucjonizmu, świadczy fakt, że uważał za możliwe z przebiegu późno dokonującego się osadnictwa Półwyspu Skandynawskiego wnioskować o dziejach osadnictwa Europy Zachodniej. Ostrożność i rygoryzm historyka sprawiały, że na równi z formułowaniem nowych hipotez oczekiwał od metody porównawczej eliminowania hipotez błędnych i że w stosowaniu jej na pierwszy niemal plan wysuwał zadania różniczkowania. Również typowe dla formacji umysłowej historyka, którego jak sam Bloch podkreślał, główną domeną działalności jest czas, jest uzupełnianie durkheimizmu problematyką zmienności i dynamiki, znajdując w tym samym kierunku idące tendencje u jednego z uczniów Durkheima, Simianda. Bloch jak najmocniej podkreśla wagę badania fenomen se produisant i konieczność poddawania pod obserwację dłuższych odcinków czasu, które jednak pozwalają uchwycić najważniejsze zagadnienia. Twórczość Blocha cechuje nie tylko walka o nową problematykę, lecz i walka o nowe metody oraz nowe typy źródeł. 15 roczników Annales pełnych jest jego wypowiedzi, artykułów, sprawozdań, recenzji, komunikatów, wskazujących na nowe, wcale lub niedostatecznie wykorzystywane typy źródeł. Materiał ten, inaczej ułożony, stałby się faktycznie projektem nowego, nowoczesnego podręcznika źródnoznawstwa. Pod przenikliwym okiem tego historyka wszystkie, najbardziej pozorne, suche źródła stają się wymowne. Plany kastralne i księgi parafialne, zawartość muzeów etnograficznych i ikonografia, ceny i miary, wszystko to nie były przecież źródła nieznane przed Blochem. Pod jego jednak ręką nabierały one nowego życia. Z antykwarskich ciekawostek przekształciły się w snopy światła oświetlające wielkie procesy przemian kulturalnych. Nie sposób mówić o stosunku Blocha do historii bez wspomnienia jego stosunku do teraźniejszości. I to właśnie, jakby to paradoksalnie nie brzmiało, w tym źródłoznawczym kontekście. Bloch widział w całym otaczającym go świecie ogromne, niewyczerpane źródło historyczne. Bo i jakże? Jeśli źródłem historycznym jest wszystko, to co ukształtowane przez wieki minione dotrwało do naszych czasów? Jeśli źródłem historycznym jest wszystko, co ukształtowane przez wieki minione dotrwało do naszych czasów, to przecież cała otaczająca nas rzeczywistość materialna i duchowa podpada pod tę definicję. Trzeba tylko to przebogate źródło umieć czytać. Gdy Bloch ową szkołę pokazał na czytaniu pejzażu wiejskiego Francji dzisiejszej, to widział w tym, jak się zdaje, jedynie przykład, jeden z przykładów stosowalności metody. Ale nie tylko źródło historyczne widział Bloch w teraźniejszości. Widział w niej przede wszystkim pole działania i przedmiot najżywszego zainteresowania. Była to zresztą cecha szkoły i uczonych do niej zbliżonych. Pirenne określał siebie jako człowieka, który kocha życie i umie je obserwować. Ber pisał, cytuję, twierdzi się, że historia nie ma kontaktu z życiem, gdyż jest zbyt naukowa. Ja zaś jestem przekonany, że jest tak dlatego, gdyż nie jest ona naukową dostatecznie. Koniec cytatu. A Febvre w wojennym odczycie do studentów École Normale Supérieure apelował, cytat, by uprawiać historię, odwróćcie się najpierw odważnie plecami do przeszłości i przede wszystkim żyjcie. Koniec cytatu. Takie było i stanowisko Blocha, czego ślady czytelnik znajdzie i na kartach niniejszych pracy. W otaczającej go współczesności Bloch widział źródło historyczne. Widział w niej też pole działania, stąd tyle wypowiedzi jego o nauczaniu historii na wszystkich szczeblach, o programach i systemach nauczania w ogóle, o, his-
o kulturze historycznej społeczeństwa, o społecznej roli historyka. Ale urodzony historyk w obserwacji życia szukał też i sposobów pogłębienia zrozumienia przeszłości. Liniowy oficer w I wojnie światowej, zaraz po demobilizacji, publikuje rozprawę o plotce wojennej. Nic zaś bardziej wzruszającego niż jego, jak sam nazywa, świadectwo o kampanii 1940 roku. Pisze je trochę tak, jakby chciał, by były pisane źródła historyczne. Najpierw charakteryzuje jak najdokładniej swe kolejne punkty obserwacyjne. Zawsze zaznacza, co wie, a o czym tylko słyszał. Jednocześnie wszystko, na co patrzy w tych tragicznych chwilach, widzi i obserwuje oczami historyka. Niezmiernie wymowne są tu na przykład jego rozważania o zmienności społecznego znaczenia odległości w zależności od środków technicznych, którymi dane społeczeństwo dysponuje. Z jednej strony wykazuje on, jak sztab generalny francuski myślał w roku 1940 o odległościach w kategoriach środków technicznych z I wojny światowej. Z drugiej Bloch, ukryty w małej prowincjonalnej mieścinie, obserwuje wydłużanie się odległości wywołane archaizacją środków komunikacji. Brak benzyny eliminuje samochód, zastąpiony początkowo motocyklem, później rowerem, a wreszcie furką. Jak puszczony wstecz film historii gospodarczej. Nie tu miejsce, by polemizować z poglądami autora zawartymi w niniejszej książce. Marc Bloch jednak wielokrotnie i z naciskiem podkreślał hipotetyczny charakter wielu wypowiedzianych przez siebie twierdzeń. Był gotów zmieniać swe poglądy w miarę rozwoju własnej pracy naukowej i napotkanych kontrargumentów. Zmieniał je też tak merytorycznie, jak metodologicznie nieraz. Jego 20-letnia zaledwie twórczość naukowa wykazuje wyraźną ewolucję. Nie oczekiwał też bynajmniej, by czytelnik szedł za jego twierdzeniami bezkrytycznie. Dlatego też, publikując jego kredo metodologiczne w naszym kraju, wolno nam zastanowić się na chwilę nad tym, o czym jest, nad tym, w czym jest ono nam bliskie, w czym zaś nie poszlibyśmy raczej za nim. Bloch bliski jest nam przede wszystkim swym głębokim historyzmem, świadomością wszechstronnej, nieustającej i nigdy dość przez historyka niezgłębionej zmienności, świadomością nieskończonej różnorodności spotykanych w granicach czasu i przestrzeni społeczeństw ludzkich, instytucji społecznych, ludzi samych. Cechowało to zresztą całą szkołę Annales. Zewnętrznym tylko znakiem tej postawy jest preferencja, jaką z reguły daje się w tej szkole liczbie mnogiej nad pojedynczą. W obawie hipostazowania nie lubiło się tam, nie lubi mówić burżuazja czy feudalizm, raczej burżuazję czy feudalizmy. Historyzm ten jednak, ma się czasem wrażenie, posunięty jest aż do niebezpiecznych ekstremów. Widząc różnorodność znanych w historii społeczeństw i słusznie obawiającej się hipostaz, Bloch, wyrażając się skrótowo, nie rozumiał współzwiązku ogólnego i szczegółowego. Tak przynajmniej wynikałoby z jego wypowiedzi deklaratywnych. Analiza jednak jego twórczości wskazuje, że problem ten jest bardziej skomplikowany. Przy całej swojej niechęci do liczby pojedynczej nazwał on przecież swe kapitalne dzieło La Société Féodale, właściwie w liczbie pojedynczej, mimo że traktował w nim o całej Europie Zachodniej, nie wykluczając i dalszych, aż do Japonii sięgających ekskursów. Przy stałym podkreślaniu różnorodności okresów historycznych, swą syntezą dziejów agrarnych Francji objął cały okres feudalny w marksistowskim znaczeniu tego słowa, stwierdzając trwanie w całym tym okresie wielu podstawowych instytucji. Tkwi tu u Blocha chyba jakaś sprzeczność wewnętrzna między postulowaniem i praktykowaniem metody porównawczej oraz badań długofalowych, a skrajnymi ujęciami historyzmu, wykluczającymi właściwie porównania w szerszych granicach czasu i przestrzeni, które czasem formułował.
Blok bliski jest nam głębokim zrozumieniem roli czynnika ekonomicznego w życiu społecznym i roli rozwoju sił wytwórczych w determinacji stosunków społecznych. Ma się wrażenie nawet, że w toku ewolucji naukowej Blocha elementy te zajmują coraz bardziej jego uwagę i odgrywają coraz większą rolę w jego wysiłku badawczym. Inna sprawa, że zwracając wielką uwagę na zagadnienia rozwoju sił wytwórczych i stosunków ekonomicznych, Bloch zdecydowanie przeciwstawia się wszelkiej hierarchizacji elementów życia społecznego. Widząc doskonale wzajemną ich współzależność, traktował je wszystkie niejako na jednej płaszczyźnie. Bliski jest nam też Bloch klasowym traktowaniem badanych społeczeństw. Sprawa ta wymagałaby głębszej analizy. Długo można by dyskutować o zrozumieniu przez Blocha pojęcia klasy społecznej. Istotne jednak jest, że widział on antagonizmy przecinające badane przez siebie społeczeństwa i że do zrozumienia tych sprzeczności przywiązywał wielką wagę. Antagonistyczne zrozumienie badanych społeczeństw wraz z głębokim zrozumieniem roli czynnika ekonomicznego w życiu społecznym prowadziło Blocha do zrozumienia klasowego charakteru wielu instytucji społecznych z instytucją władzy państwowej na czele. Dlatego właśnie domagał się on, by historyk poza nadużywanym często słowem rząd umiał dojrzeć grupy społeczne, które rządowi temu dyktują jego działania. Inna sprawa, że zdumiewać może mimo wymienionych powyżej elementów, jak znikomą rolę w jego syntezach odgrywa bezpośrednio walka klasowa. Z powyższych, jak się zdaje, głównych elementów wynikają dalsze, które dobitnie charakteryzowałyby sylwetkę naukową Blocha, a więc wrogość wobec nacjonalizmu, panoszącego się tak często w nauce historycznej, obawa przed zacieraniem specyfiki dziejów narodowych i niepowtarzalnej jedności instytucji w pochopnych generalizowaniach. Nieustanna wrogość wobec wszystkich modernizacji, tak naiwnych jak celowych. Jest jeden punkt metodologii historycznej, w którym z Blochem zdecydowanie nie moglibyśmy się zgodzić. Zagadnienie osądów historycznych. Stanowisko Blocha w tym względzie jest przynajmniej pozornie jasne. Streszcza się ono w często później cytowanej eksklamacji. Robespierryści, antyrobespierryści, błagam was o łaskę, zlitujcie się i powiedzcie nam po prostu, jaki był Robespierre. Doceniając, że w zdaniu tym wybuchła szlachetna pasja walki przeciwko prostytuowaniu historii do użytku każdej aktualnej tezy politycznej, z tak sformułowanym twierdzeniem nie moglibyśmy się jednak zgodzić. Nie uważamy go ani za słuszne, ani za wykonalne. Tyle, że sprawa politycznego wykorzystywania ocen historycznych najostrzej występuje oczywiście w historii politycznej, którą Bloch sam się nie zajmował. Tam natomiast, gdzie w dzieło jego zaangażowana jest cała pasja obywatelska, w pamiętniku z 1914 roku, a pamiętamy, że pamiętnik ten traktował on i słusznie jako dzieło historyczne, tam oparty o wszechstronną analizę surowy osąd wybija się na pierwszy plan. Dotyczy klas społecznych, instytucji i ludzi. Można by powiedzieć wprawdzie, że pisząc ten pamiętnik, Bloch chciał stworzyć źródło historyczne, nie zaś historyczne opracowanie. Świadczy o tym choćby użyte w podtytule słowo temu gnagne. Świadectwo. Racja. Ale wolno chyba wyobrazić sobie, jak chciałby Bloch, by to świadectwo było to stworzone przez niego źródło historyczne, było wykorzystywane przez przyszłych historyków? Czy tylko do beznamiętnej analizy? Czy tylko do opisu? Każdy, kto zna pamiętnik Blocha, odpowie na te pytania bez wahania negatywnie. Bloch nie był marksistą. Czcił jednak Marksa jako historyka. Cytat. Jeśli kiedy, pisał, historycy, adepci odnowionej nauki postanowiliby stworzyć sobie galerię swych przodków, brodaty biust starego proroka Nadreńskiego zajmie wówczas pierwsze miejsce w kaplicy ich korporacji. Koniec cytatu. Żartował z Febra, że ten nie znał kapitału.
Ostro jednocześnie wypowiadał się przeciwko dogmatyzowaniu i doktrynerstwu. Nie tylko publikowana obecnie książeczka, lecz całe dzieło Blocha pozostanie nieskończone. Jest takim wprawdzie każde dzieło życia każdego człowieka, każde przerwane przez śmierć, każde dla postronnego widza noszące w sobie zarodki dalszego rozwoju. Ale dzieło Blocha jest nieskończone silniej, może niż wiele innych. Gdy widzi się przerwaną niemal w środku zdania niniejszą książeczkę, gdy przegląda się zebrane pośmiertne fragmenty Blocha dotyczące historii agrarnej Francji, które miały doprowadzić do nowego, całkiem przerobionego wydania tej syntezy, gdy czyta się o projektach nowych prac, o których marzył w wolnych chwilach w toku walk w szeregach ruchu oporu, gdy widzi się, jak nieprzerwanie i jak w najcięższych moralnie warunkach pracował, jak pogłębiał i korygował swe poglądy, jak rozszerzał swe horyzonty, gdy wie się wreszcie z jakiej ręki, dlaczego i kiedy spotkała go śmierć. Czuje się, że to dzieło życia jest bardziej niedokończone niż inne. Ale dzieło życia Blocha, jak dzieło życia każdego wybitnego historyka, jest niedokończone z jednego jeszcze powodu. Dlatego mianowicie, że żyje i rozwija się Annales, które współragodował lat 12. Ale dzieło życia Blocha, jak dzieło życia każdego wybitnego historyka, jest niedokończone z jednego jeszcze powodu. Dlatego mianowicie, że żyje i rozwija się. Annales, które współredagował lat 12, żyją i oddziałują dziś już 31 rok życia. Żyją i pracują uczniowie, lecz przede wszystkim żyją i oddziałowują idee. Jeśli nawet wiele z hipotez Blocha uległo czy ulegnie odrzuceniu, to i to będzie dowodem ich życia, a pobudziły do że pobudziły do dalszych weryfikacyjnych badań. Bloch i w ogóle szkoła Annales nie bali się krytyk, nie bali się sprzeciwów, nie bali się nawet odrzucenia swych tez. Czego bali się najwięcej, z czym walczyli najostrzej, czego nie lubili najserdeczniej, to ze skorupiałej w tradycjonalizmie obojętności. Dzieło Blocha nie jest dla dzisiejszego historyka obojętne. Witold Kula. To było napisane w 60 którymś roku, czyli w komunizmie. I trzeba z tej perspektywy też na ten wstęp spojrzeć. Wstęp.